A wiemy, że Bóg współdziała z tymi, którzy Go kochają, dla ich dobra, gdyż powołał ich zgodnie ze swoim postanowieniem. List do Rzymian, 8 rozdział, 28 werset. Być może, to jest często używane przez nas sformułowanie. Uwięziony w Rzymie apostoł Paweł wysłał Onezyma, zbiegłego niewolnika, z powrotem do Filemona, jego pana. Podczas jego ucieczki Onezym poznał apostoła i nawrócił się do Pana Jezusa Chrystusa. Apostoł Paweł nakazał mu wrócić do jego pana z listem, w którym Filemon został poproszony o życzliwe przyjęcie swojego niewolnika. Apostoł Paweł napisał: być może odszedł na jakiś czas w tym celu. Ucieczka niewolnika stała się okazją do jego nawrócenia i środkiem, dzięki któremu jego pan Filemon mógł uznać go za umiłowanego brata. Zauważ, że chociaż Paweł był apostołem, nie utrzymywał, że wyraźnie w tym celu, ale mądrze dodał: być może. Był roztropny i umiarkowany, nie twierdził, że wszystko rozumie lub umie wyjaśnić. W tym samym usposobieniu wierzący Żyd o imieniu Mordechaj wysłał jako reprezentant narodu wiadomość do swojej siostrzenicy Estery, która została królową w tym trudnym i krytycznym czasie. A kto wie, czy godności królewskiej nie dostąpiła i ze względu na taki czas jak ten? Estery, księga 4, rozdział 14, werset. Nawet jeśli mają miejsce pewne wydarzenia, które wydają nam się mocno powiązane, a dostrzegalne, potencjalne związki przyczynowo-skutkowe są dla nas bardzo sensowne, to nawet wtedy bądźmy roztropni w naszych twierdzeniach. Bóg kieruje wszystkimi okolicznościami, ale Jego powody nie zawsze są takie, jak myślimy. Módlmy się, abyśmy mogli zrozumieć, co Bóg chce nam powiedzieć. Nie wydawajmy żadnych kategorycznych osądów, zwłaszcza dotyczących innych osób. Raczej zaufajmy Bożej miłości, która jest zawsze motywem Jego postępowania. Być może. A wiemy, że Bóg współdziała z tymi, którzy Go kochają dla ich dobra, gdyż powołał ich zgodnie ze swoim postanowieniem. List do Rzymian, 8 rozdział, 28 werset.